A votum separatum, jakie w obronie Polski do wyroku w sprawie pani Tysiąc złożył sędzia Javier Borrego Borrego, Hiszpan, mogłoby się ukazać na pierwszej stronie każdego najbardziej konserwatywnego i kwartalnika prawnego i tygodnika politycznego. Można wysyłać takich sędziów, tylko tego nie robimy, bo nie chcemy korzystać z naszej wolności. Gdzie leży problem? Pan redaktor Janecki bardzo trafnie, celnie opisał, jak działa państwo oligarchiczne. Wiadomo, że 750 lat temu już święty Tomasz stwierdził, że po czasach tyranii ludzie są niezdolni do zachowań, do odwagi, wielkoduszności. No my mamy za sobą pół wieku tyranii. Tylko proszę państwa, gdzie jest problem? Tak zwane układy, no my walczymy z układem, układy są wszędzie. Dwóch wybitnych polityków lat 80., 90., 80. przede wszystkim w Europie zakończyło swoją działalność z takim głębokim przekonaniem w ich opinii publicznej, że uprawiali korupcję polityczną. Jeden nawet odmówił współpracy z wymiarem sprawiedliwości w tej sprawie. Tam, gdzie nie ma korupcji, w rozwiniętych demokracjach zachodniej Europy, Unii Europejskiej. Mówię o kanclerzu Helmucie Kohlu, który odmówił współpracy z wymiarem sprawiedliwości, i o prezydencie François Mitterrandzie, który miał tą piękną taką formę, mi się bardzo podobała, że afera Emanueli, no ale przecież on brał dla swojej formacji politycznej. Tu nie zachodzi żadna interesowność, to jest bardzo dostojnie i tak dalej. Proszę państwa, układy są wszędzie. Natomiast na czym polega problem? Dlaczego nie ma społeczeństwa obywatelskiego? To, o czym mówi pan redaktor Janecki. Dlatego, że totalitaryzm utrudnia tworzenie normalnej republikańskiej demokracji, utrwala u ludzi zachowania konformistyczne, dostosowanie do państwa oligarchicznego. Krótko mówiąc, dzisiaj to jest, proszę państwa, bardzo często tak, że młody człowiek szuka, jest szczęśliwy, jak dostanie miejsce w dużej zagranicznej firmie, jakiejś kancelarii czy innej firmie. Przedsiębiorstwo jest szczęśliwe, jak dostanie zamówienie państwowe, a polityk jest szczęśliwy, jak dostanie miejsce na tak zwane dobre miejsce na niosącej liście, na biorącej liście. Proszę państwa, nie działa demokracja, nie działa kapitalizm, kiedy ludzie nie zakładają firm. Nie działa opinia publiczna, kiedy ludzie uważają, że nie ma żadnej szansy na założenie gazety. I nie działa demokracja, kiedy ludzie nie podejmują przedsięwzięć politycznych. Trudno darmo, może jest porządek. Chociaż w moim przekonaniu ten pseudoporządek jest szkodliwy dla interesu publicznego, o czym świadczy traktat lizboński. Ale jeżeli ludzie wyrzekają się zachowań niekonformistycznych, bo nie ma sensu zakładać firmy, nie ma sensu zakładać gazety, nie ma sensu zakładać partii, na końcu jest fajnie, tylko cierpi interes publiczny. Bo wbrew pozorom nie ma żadnej gwarancji, że ten tak zwany porządek, wiadomo na kogo głosować i tak dalej, wygeneruje dobro publiczne. Wręcz przeciwnie, traktat lizboński świadczy o tym, że tak jest. No, nie zgadzam się z panem redaktorem Michalkiewiczem w jednej kwestii. No znowu analizy są ciekawe, no ale, że tak powiem, my Polacy jesteśmy narodem malkontentów, a narzekanie na politykę to jest taka malkontencja dla inteligencji. Bo nawet ci, co nie narzekają, znajdą sobie przedmiot, żeby narzekać. Dzisiaj, proszę państwa, mamy konkretną decyzję, czy zachować zdolność kształtowania polityki gospodarczej, czy nie. To jest kwestia zachować pieniądz narodowy, czy z niego zrezygnować. Nie ma żadnego przymusu traktatowego, który nas tutaj zmusza do rezygnacji ze złotówki. My mamy te same uwarunkowania prawne, co Czechy czy Szwecja. Kraje, które mówią, jest jakiś tam horyzont Unii Walutowej, ale nie ma żadnych bieżących zobowiązań w tej kwestii. Żadnych zobowiązań, które dotyczą na przykład dekady trwającej, sięgającej poza rok 2020. Nie ma żadnych zobowiązań. To zależy od naszych polityków, ale powiem więcej. To zależy od was. To zależy od tego, czy my zachowamy wiarę, że możemy mieć na nich wpływ, czy swoje decyzje obywatelskie, wykonywanie władzy w głosowaniu powszechnym będziemy nastawiać na kibicowanie rozgrywką w państwie oligarchicznym, kto kogo weźmie, niebiescy czerwonych, czerwoni niebieskich, zieloni, żółci i tak dalej, czy będziemy oczekiwali konkretnych decyzji publicznych i dawali wyraz woli podjęcia tych decyzji publicznych. Nie ma żadnego przymusu, żebyśmy stracili walutę narodową. To zależy od nas po prostu. To zależy od nas. Proszę państwa, opinia publiczna, wbrew wszystkim partiom, mógłbym w osobnym tym opowiedzieć, jak to było, potrafiła przynajmniej o 1,5 roku opóźnić ratyfikację traktatu lizbońskiego,
My możemy zachować pieniądz narodowy bardzo długo, ale to mówię, to zależy od nas. I tak można pokazywać każdą kolejną decyzję za decyzją. Państwo oligarchiczne istnieje przede wszystkim dlatego, że na nie się zgadzamy. Oligarchia istnieje dlatego, że ludzie się zgadzają podporządkowywać oligarchii. Obojętnie, czy to będzie oligarchia gospodarcza, oligarchia polityczna, czy oligarchia w opinii publicznej. Na rzeczywiście czego trzeba? Trzeba nam polityki. My Polacy powinniśmy wypracować, zdobyć się na to, żeby mieć władzę nad własnym życiem. I tutaj całkowita zgoda z tym, co pan redaktor Janecki powiedział, że rządzą nami ludzie, którzy udają, że rządzą. Dlatego, że proszę państwa, władza, rzeczywista władza nie polega na tym, żeby komuś zatruć życie. Żeby na przykład, nie wiem, skreślić kandydatkę w Krakowie z listy, bo za blisko się zadaje na przykład z nielubianym politykiem i tak dalej. Czy awansować, wyciągnąć kogoś za uszy niskiego nizowego. Nie na tym polega władza. Władza polega na panowaniu nad rzeczywistością. Władza polega na przykład na tym, że cierpliwie, stanowczo zmienimy, odwrócimy tendencję, odwrócimy kryzys demograficzny, zachowamy własny pieniądz, zbudujemy wspólną opinię kraju w Europie Środkowej. Na tym polega władza, że tworzymy fakty, że panujemy nad rzeczywistością, a nie na tym, że zatruwamy życie ludziom, że potrafimy panować nad ludźmi, zastraszać, zniechęcać do działania, czy wmawiać, że się nic nie zmieni. I rzeczywiście, jeżeli Polska ma utrwalić swoją niepodległość, bo w tej typologii, o której pan redaktor Michalkiewicz mówił, to jest prawda. No, kraj przede wszystkim powinien być suwerenny, to znaczy powinien panować nad swoim losem. Jeżeli chcemy utrwalić swoją niepodległość, to rzeczywiście potrzebujemy odzyskać władzę nad własnym życiem i mieć ludzi, którzy chcą panować nad rzeczywistością społeczną, nad procesami społecznymi, nad faktami, a nie panować nad innymi ludźmi i, że tak powiem, otwierać im możliwości albo zatruwać im życie. Po prostu. Dziękuję. Pan redaktor Janecki. A propos tego, co pan marszałek Marek Jurek powiedział o tych inżynierach i tych przedstawicielach, to chyba było tak, jak w czasach PRL-u dzwonił pierwszy sekretarz. Nie, nie, ja wiem, ale był rząd profesora Messnera w czasach PRL-u, który był nasycony profesurą, tak, że chyba słynne powiedzenie Bismarcka, nie, to, że tam ach, nun dacht sich profesorem Vaterland, du bist verloren. To tak było, ale głównie to byli inżynierowie w sensie leninowskim, od inżynierii dusz raczej niż od inżynierii rzeczywistej, a tytuły często zdobywali tak jak ci pierwsi sekretarze, którzy dzwonili do rektora i mu pytali: towarzyszu rektorze, to na którym roku to ja jestem i na jakim kierunku, albo to z czego ja pracę napisałem. To mniej więcej tak, ale mówiąc poważnie, to w dzisiejszym świecie obserwujemy ucieczkę od mocarstwowości. Stany Zjednoczone, główne mocarstwo, robią wszystko pod prezydenturą Baracka Obamy i przy światłej pomocy Hillary Clinton jako ministra spraw zagranicznych od mocarstwowości. Koncepcja soft power jest de facto planem degradacji Ameryki w XXI wieku do roli państwa podrzędnego, a przynajmniej równorzędnego. Więc prognoza Friedmana, że Stany Zjednoczone będą dominować w polityce światowej, globalnej przez cały XXI wiek, nie ma wielkich podstaw, jeśli te koncepcje obamowskie będą realizowane, bo cóż to oznacza? Soft power oznacza brak stanowczości wobec różnych reżimów bandyckich, oznacza kolejne zadłużanie się, głównie w Chinach, i oznacza, że się nie prowadzi jasnej polityki zagranicznej opartej na wartościach, co robił na przykład Ronald Reagan, co robił jeden i drugi Bush. To są rzeczy oczywiste, więc przykład Obamy jest przykładem tego, o czym mówiłem, tej dyktatury humanistycznej, no światły absolwent prawa. Te wszystkie postępowe brednie próbuje wdrażać po prostu. Mówię postępowe z ironią, ponieważ to jest postęp, który prowadzi do tego, że nic już nie jest takie samo i na niczym nie możemy w gruncie rzeczy się oprzeć.